Cześć! Norge Polans już za mną, wędrówka zakończona. Teraz relaksuję się w Alcie, a mam jeszcze do zwiedzenia bardzo ciekawe miejsce i pomyślałam, że je Wam pokażę. Od początku planowałam właśnie z Norwegii wracać właśnie przez Altę, z Alty lecieć do Oslo, więc to jest idealny moment, żeby odwiedzić muzeum, w którym można zobaczyć prehistoryczne rysunki naskalne, najbardziej znane w całej Skandynawii, takie największe ich skupisko. To miejsce znajduje się na liście dziedzictwa UNESCO, więc jest bardzo, bardzo znaczące i ja bardzo interesuję się archeologią i uwielbiam Laponię i historię Laponii i historię ludzkości na tym terenie i w Europie i w ogóle, więc myślę, że to będzie super zwiedzanie i mam nadzieję, że Was też troszkę zainteresuje, chociaż pokażę Wam wszystko. Po drodze jesteśmy za wcześnie, Katarzyna jest na ławce, moja koleżanka, którą poznałam po drodze, więc przyszłyśmy za szybko, jak to hajkerki. Google pokazywał, że będzie wyszły półtorej godziny, a wcale tak nie było, więc czekamy, ale zaraz otworzą i wchodzimy do środka. Zwiedzanie zaczynamy od końca. Zawsze tak robię. Czasowa wystawa o drapieżnikach, które żyją w Laponii, w Arktyce. Jest ryś polujący na dobrze zbicie trzewia. Zwykłe zwierzęta, ale nie tak standardowo ułożone jak zwykle w muzeach, tylko w tak pozach właśnie pełnych życia obrazują, jak te zwierzęta polują. Tutaj jest rosomak, którego tak bardzo chciałam zobaczyć, ale to się niestety nie udało. A pan ze Statskogu opowiadał mi właśnie o tym, jak one są niesamowite w polowaniu. Rosomak jest dużo mniejszy od tego renifera. Ja właśnie bez problemu potrafię go pożreć, uśmiercić i pożreć. Tu mamy wilki. Jeden trzyma w paszczy lisa. Niedźwiedź brunatny. Jest ich całkiem sporo, ale są bardzo płochliwe i nigdy się nie pokazują. Tu jest mały łoszak. Niedźwiedź polarny. No to na Svalbardzie, a nie na stałym lądzie Norwegii. Tutaj mamy kunę chyba. Albo chyba tak myślę. No i z wiewiórką w paszczy. I jeszcze gronostaje, łasice. Tak. Lecimy dalej. W muzeum można obejrzeć kilka wystaw o różnych gałęziach gospodarki, jakie tu miały miejsce i mają nadal w Alcie i okolicy. Jest sporo o rybołówstwie, fajny film o łowieniu fok, kopalnie kwarcytu, miedzi, różnych minerałów, które w okolicznych skałach występują. Jest też oczywiście dział lapoński głównie o ich walce, o powrót tożsamości, o uznanie ich tożsamości jako odrębnej, a nie norweskiej, przez lata dyskryminowani i zmuszani do tego, żeby sami uznali, że są Norwegami, choć nie są. A najciekawsze jest tutaj z tyłu o budowie zapór. Wiadomo, że w rzekach żyją ryby, które są przez Lapończyków łowione i obszary, które się zalewa, są pastwiskami reniferów. I jest to też miejsce, które odwiedziłam podczas wędrówki, czyli Maze. Ta miejscowość miała być zalana zaporą. Nie została ta zapora tam wybudowana, została wybudowana mniejsza i Maze ocalało. To było jedno z fajniejszych miejsc, które odwiedziłam, więc tak mile je wspominam. Tutaj właśnie protesty odnośnie budowy tej zapory. Mamy tutaj kilka takich głazów, które wyniesiono z
od skał, które są poniżej muzeum, a także z wielu innych miejsc. To nie tylko Alta ma te rysunki naskalne, po drodze przecież w Dolinie Reisi też były. One są wszędzie rozsiane, ale Alta jest szczególna, bo tutaj jest ich bardzo dużo, bardzo duże skupisko właśnie tutaj w Zatoce. Rysunki naskalne znajdują się na skałach nad morzem w zatoce, więc naturalnie nie będę ich oglądać z poziomu muzeum, tylko ze szlaku. Jest specjalny szlak, właściwie dwa. Jeden ma 1 km, drugi ma 3 km. Przejdę oba. Różnią się sposobem konserwacji tych rysunków. W tej krótszej części one są pomalowane, żeby lepiej było je widać, a w tej dłuższej są w swojej oryginalnej postaci bez farby. To lecimy. Wspaniałe są te rysunki. Pierwszych kilka nie jest pomalowanych i tutaj jest cała seria pomalowanych, więc wyraźnie je widać. Tylko dlatego je pomalowano, żeby właśnie można je było zobaczyć w oryginale. Nie były pomalowane, były po prostu w kolorze skały, a teraz skały są oczyszczone i właśnie tutaj dla wygody turystów są pomalowane. Tutaj są najstarsze ze wszystkich. Stopniowo są coraz nowsze, im bliżej morza, im niżej, bo zawsze malowano je tuż nad brzegiem morza, a brzeg morza bywał na różnej wysokości. Kiedy ustąpił lodowiec, 8 pewnie tysięcy lat temu mniej więcej, grunt zaczął się wypiętrzać, cały ten ląd, półwysep skandynawski przywalony tym mega ciężkim lądolodem zaczął się wznosić, no i poziom morza był jakby coraz niżej w stosunku do wybrzeża, więc te najstarsze rysunki właśnie są najwyżej, a te nowsze są najniżej. Co to byli za ludzie, którzy to przypłynęli? Bo raczej przepłynęli, z południa przemieszczali się na wybrzeże, tak jak teraz na Grenlandii jest wciąż lądolód jakby w środku Grenlandii, a wybrzeża są zamieszkane, to tak samo bywało w Skandynawii. No i stopniowo jakoś klimat się trochę poprawił i ludziom się to spodobało i przodkowie Lapończyków osiedlali się i na lądzie tam głębiej i tu nad morzem, ale nad morzem zawsze było najlepiej, bo można było łowić ryby i jakieś małże pewnie też wybierać z wody, no i foki były, a w głębi trochę bardziej lądu renifery, łosie. Ludzie się przemieszczali, nie siedzieli cały czas w jednym miejscu, łowili, polowali, zbierali sobie tutaj wszystko, co było im potrzebne do życia, ale widać, że była to kraina obfitująca w zwierzynę, bo na rysunkach jest mnóstwo reniferów, łosi, niedźwiedzie. W niedźwiedzi jest bardzo dużo, najwyraźniej niedźwiedzie były uznawane za takie szczególnie ważne zwierzęta, takie pełne tajemnicy, groźne i silne i darzone szacunkiem. Tak zresztą było wciąż w legendach i religii lapońskiej do niedawna, do kiedy ona funkcjonowała w takim pełnym wymiarze. Dużo jest scen polowań. Polowanie na renifery i metody polowania są widoczne, jak tutaj za mną są takie płoty, ogrodzenia, w które zapędzano renifery, żeby zgromadzić je w jednym miejscu i wtedy móc
zastrzelić z łuku albo z włóczni. Tam dalej jest widoczna scena polowania na wybrzeżu morza, gdzie w czasie migracji wiosennej, kiedy renifery migrowały z lądu na wyspę przez morze, pływały, to wtedy w wąskim pasie wody między, w takiej cieśninie, można było też łatwo je dosięgnąć. Poza reniferami, łosiami, niedźwiedziami właśnie sceny morskie bardzo wyraźnie widać. Jest kilka przedstawień łodzi i jest też pokazane na tych rysunkach, jak łowiono ryby. Jest świetny rysunek z halibutem. Osoba siedząca w łodzi spuszcza linę na dno i jakoś tego halibuta wyciąga z dna. Na tego halibuta jednocześnie patrzy jakiś zwierz, chyba jest to niedźwiedź właśnie. Halibut to taka wielka flądra, teraz już niestety prawie ginąca. Podczas wędrówek lubię sobie wyobrażać, jak świat wyglądał, zanim ludzie go zniszczyli. Niektóre miejsca wyglądają tak, jakby ludzi nigdy nie było w tych miejscach, ale wiadomo, że to nieprawda. Ludzie byli już wszędzie i wszędzie zostawili po sobie ślady. Ale ta zatoka chyba wyglądała podobnie 7000 lat temu. Fiord był taki, jaki jest teraz. Skały. Drzewa, strumyki płynęły w tych samych miejscach. Tamci ludzie pewnie czerpali z nich wodę i teraz też można się z nich napić. Wciąż nadają się do picia, więc nie jest tak źle chyba. Przynajmniej tutaj, na dalekiej północy. Na panelach, które nie zostały pomalowane, faktycznie trudniej się doszukać czegokolwiek, ale da się, zwłaszcza że w przewodniku papierowym są schematy. Tutaj widać jedno zwierzę i powyżej jest drugie. Jest ich o wiele więcej, a cała skała jest szczególna, bo jest paski, naturalne paski zielono-fioletowe, identyczne jak kolory zorzy polarnej, dlatego cały ten panel nazywa się panelem zorzy polarnej. I tutaj jeszcze jeden renifer. Spójrzcie jeszcze na tego niedźwiedzia. Wzory geometryczne są o wiele rzadsze tutaj, ale też są. Na malowanym panelu były rzeczy przypominające naszyjniki, choć oczywiście nie wiadomo, czym naprawdę są. A tutaj jest taki jakby koc z frędzlami w geometryczny wzór. Też nie wiadomo, czy to jest okrycie szamana, który
którego duch już przeniósł się gdzieś indziej, czy może jest to po prostu pułapka na renifera, który jest po prawej stronie, nie wiadomo. Tutaj na środku widać te postacie ludzkie trzymające w rękach jakieś długie przedmioty i właśnie chyba te dwa zające po prawej stronie tego drugiego człowieka, ale wątpię, żebyście byli w stanie to zobaczyć. Jest też tutaj postać z łukiem na środku, na dole i kolejne renifery i łosie. Tutaj już niestety niewiele widać, choć te panele są najnowsze, mają od 2 do 4 tysięcy lat. Jakoś widocznie zwietrzały bardziej intensywnie. Przewodnik mówi, że tutaj wyraźnie zmienił się styl, to znaczy właściwie nie tyle styl, co to, co rysowano. Nie ma już niedźwiedzi, nie ma już łosi, są wciąż renifery i rzeczy związane z morzem. Ale to, co tutaj jest narysowane, nie ma już takiego, tak dużo wspólnego z tym, co rysowano w Rosji i w północnej części Szwecji i Finlandii. Za to jest więcej rzeczy takich samych jak na południu Norwegii i Szwecji. O, tu są 2 renifery, 3 renifery. Tutaj widać też nowy rodzaj łodzi. 2 łodzie są wyraźnie dosyć widoczne. Różnią się właśnie od tych, które były na tych starszych rysunkach. Tamte były z tego północno-wschodniego kręgu kulturowego, powiedzmy. A te są właśnie takie jak na południowej Skandynawii. Może po prostu ludzie mieli więcej kontaktów z tamtą częścią świata. A może jesteś nowy przybysze? Kto wie? W przeszłości wyglądało to inaczej, bo te wszystkie rysunki wyłaniały się po prostu z morza, tak jak tutaj na tych skałach by było. Zestaw kolorystyczny to był inny, bo skały mają nad samą wodą w nich na świeżo, to rysunek miał jasny kolor, jasno-szary na czerwonym tle. Mniej więcej odwrotnie niż jest teraz na tych pomalowanych, czyli czerwony na szarym. Szary na szarym było mocno widoczne, a te na szare na czerwonym musiały być całkiem mocno widoczne. Tak, no, ale i tak robią mega wrażenie. Bardzo, bardzo mi się podobało i warto to zobaczyć, zanurzyć się na chwilę w dosyć dawnej historii, aż mam ochotę rozbić sobie tutaj namiot ze skóry renifera, rozpalić ognisko i popatrzeć na morze. Ale wracam do mieszkania Ingrid, dziewczyny, która nas z Katariną zaprosiła na ten weekend w oczekiwaniu na samolot. Jutro mam samolot, lecę do Oslo i wracam do rzeczywistości, ale pewnie niedługo znowu trochę takich historyczno-wędrówkowo-bushcraftowych klimatów się pojawi. Do zobaczenia!